A co to, Tesla? I zera. Widzę, co tu zrobiłeś? Dzień dobry. Albo dobry wieczór. Dziś witamy Was... Prawie z Izery właściwie. Prawie z Izery, bo jest to samochód na platformie podłogowej SPA2. SEA2. Kto ma SPA2? Nieważnie. C2. Scalable... Environmental Architecture. Czy coś takiego. Czy coś. Jest to, platforma należąca do koncernu Geely, na której... powstają m.in. Volvo EX30, Zeekr X, Smart Hashtag 1 i Hashtag 3 oraz docelowo Izera. Ale my nie o tym, my o systemie inforozrywki, który tu działa w oparciu o Android Automotive i... To jest trochę inna niż wersja niż w Renault. Inna wersja niż w Renault. O czym opowiadaliśmy 2 lata temu. Tak. Wracaliśmy z zakopanego Renault Megane E-Tech i tam mieliśmy rzeczywiście Android Automotive, który na pierwszy rzut oka wygląda podobnie, ale jest trochę inny. I pierwszą zmianą w tym zastosowaniu tej aplikacji. Tak, właśnie. Jest to, że tu nie ma Android Auto. Czy to dobrze? O kurczę, o wiele lepiej. Tak. I właśnie, Marek, wyjaśnij, o co chodzi. Jaki mam problem? Tak. Masz jakiś problem? No właśnie. Problem mój polega na tym, że zastosowane w Renault rozwiązanie nie może się zdecydować, czy mamy Android Automotive, czy mamy Android Auto, więc mogę przeskakiwać między jednym a drugim interfejsem. I to, co jest mylące, potwornie. Co jest mylące, bo tak naprawdę w samochodzie o napędzie elektrycznym ważne jest prowadzenie na przykład z ładowaniem po drodze. Albo pokazywanie... Gdzie są ładowarki. No to niestety... Nie. Pokazuje. Pokazuje ładowarkę i pokazuje, z jakim stanem baterii dojedziemy gdzie. Do celu, tak. Ewentualnie, jeżeli bym planował jakiś cel... to też pokazuje, z jakim stanem naładowania wrócę do miejsca, z którego zaczynam. Czyli na przykład, gdybyśmy jechali do tego Modlina na przykład, to w tej chwili mamy 31 i po powrocie będziemy mieli 22. Więc to jest akurat fajne. To jest bardzo przydatne. To mi się bardzo spodobało. Jak pojechaliśmy nim na tę pierwszą przejażdżkę, to od razu to zauważyłam i mówię, okej, tego nie było w sceniku, którym jeździliśmy tuż przedtem. O, w sceniku było jeszcze, czegoś jeszcze nie było. Na przykład byłem... Tu obok jest Greenway, bo jesteśmy w tej chwili w Carrefourze, Atrium Targówek. I on nie wyświetlał ładowarek. Tak. Trzeba było... Okej, zaraz zobaczymy, jak ten sobie poradzi, bo tu mamy Orlen. Zaraz zobaczymy, czy on ten Orlen. Tu jest mój. Tu jest jakiś Greenway. Tego nie pokazywał Renault. To jest... Tu jest BP, spokojnie. To jest razy Mińska. Orlen. Okej, na Orlenie nie... Na Orlenie jest ten sam problem, ale to zdaje się, że dlatego, że polskie koncerny tak dobrze współpracują z zagranicznymi. A jak powiększysz? Czekaj, tu jest Green... Tu był Greenway w... Sekundkę. Tu był Greenway w Audi. Ale zaraz zobaczymy. No ale właśnie, chodzi o to, żebym ja nie musiał powiększać. Tylko żeby to od razu było. A, tu jest. Dobra. Tylko chodzi o to, żebym jak jadę samochodem, tak jak, przepraszam bardzo, jechaliśmy BMW i X-em przez całe Niemcy, to gdzie się nie spojrzało na mapę, ładowarka. Ja wiem, że ich tyle w Polsce nie ma, ale jak są te trzy, to pokazujcie je. Tak, i to jest zastrzeżenie istotne. To jest zastrzeżenie nie do Volvo, bo to nie jest wina Volvo. Volvo wzięło to, co dało Google. A Google dał taki właśnie system, że ta elektromobilność to niekoniecznie. Mam tu jeszcze jeden problem. Mam tu jeszcze jeden problem, czyli z filtrowaniem po stacjach, po sieciach konkretnych. Więc właśnie, naciskam sobie stację ładowania i teraz tak, mam filtrowanie. Po pierwsze, według
szybkości czy mocy ładowania, mogę sobie wybrać. To jest tam, zdaje się, to znaczy... tam do 50, znaczy minimum 50, minimum 150. A, dobra, tutaj jest napisane, jaka to jest prędkość. Tak, minimum 350, jakbym chciał. No, to albo tego mogę, to nie będzie za albo dużo. Mogę sobie po prostu nie wybierać żadnej. I teraz tak, pasujące wtyczki, jasne, to ma sens. I teraz płatność. No to myślę sobie, dobrze, No tak, no Greenway, Orlen... Elocity, Tauron, Lotos. Co to jest Maingau? No właśnie. Nie wiem też, co to są Volvo Public Charging Station, no ale to service. Jest... Public ale okej, to same, nie jest... Same. Okej, Shell Recharge jest znany, bo Volkswagen nam daje taką kartę, jak jeździmy Volkswagenem, więc wiemy, co to. Ionity gdzieś tu jest, które jest również znane, o. Jest. Ale pozostałych... Co to jest Stromladen? Co to jest Smooth? Domyślam się, że są to jakieś zachodnioeuropejskie rozwiązania, których zapewne w Polsce nie ma. Gdzie jest mój Greenway? Gdzie jest moje Elocity? Gdzie jest... Mój Tauron, mój Lotus, przepraszam. Lotus to już chyba teraz jest MOL. Ale Orlen. Choćby Noxo. Noxo, tak, żeby daleko nie szukać. Więc w Polsce jest parę sieci, których tu nie ma, bo Google ich tu nie przewidział. I być może są na tyle drobne, że ich nie przewidział. No nie, no przepraszam bardzo, ale Orlen i Greenway to są chyba największe sieci w Polsce. No nie, no to sieci to nie w Polsce, są małe rzeczy. A Elocity też jest bardzo duże. To jest rzeczywiście bardzo... Ja już pomijam ten taki dziwny, który się tam nazywał e-auto plus ładuj coś, ten co pod hotelem we Wrocławiu mieliśmy. Pod hotelem we Wrocławiu jest coś... Ego plus auto, czy coś takiego. Ego, czy auto plus... Poprawcie nas. E-auto, go plus. Przepraszam, czy możecie... przejść się tam i jadą tak, i pojazdy. Powiedzieć, Jezu, jedzie kolejny elektryk. No po prostu... Kryjelej, są to normalnie spocik zrobimy. O Jezu, Coca-Cola, ktoś im kupił samochody w tym Arwalu i biedni muszą teraz się ładować, a to jest strasznie wolna stacja, na której w dodatku ładuje się kto inny. Oj, myślę, biedny. Że panu się nie będzie podobać. Tak, myślę, że pan ma dość. Anyway, a dopiero podjechał, a jest dziś święto, dlatego pan podjechał sobie tu na stację. Bo liczył, że nikogo tu nie będzie. No, dobra. A tu już ktoś mieszka. Wracamy do Android Automotive, czyli... najważniejsza część samochodu elektrycznego, czyli planowanie trasy z ładowaniem jest takie, mogłoby być lepiej. Ale okej, co jeszcze Android Automotive nam daje, czego nie dawał nam w Renault? Tu działają moje podcasty. No właśnie. W Renault podcasty, zarówno podcasty Google'a, jak i podcasty, w tej chwili już nie ma googlowych, tylko musiałem sobie zainstalować aplikację pod tytułem Pocket Cast. Pocket Cast. Nie działała w Android Automotive, tylko w Android Auto, więc musiałem się tak przełączać tam i z powrotem między aplikacjami, co nie było specjalnie sensowne. Tutaj to działa, aczkolwiek też musiałem wejść w ustawienia i zeciągnąć. A wydawało mi się, że jeżeli jestem tu już zalogowany z moim profilem Google'a, to jeżeli mam te wszystkie apki, które sobie pościągałem, to będzie działało. A to niestety nie działa. To trochę tak, uciążliwe. To trochę uciążliwe. Okej. Jest to upierdliwość. Nie jest to rzecz nie do przejścia, ale trzeba o tym pamiętać. Tak. Co my tu jeszcze mamy? Mamy, no właśnie, ten sklep Google'a, gdzie możemy sobie pościągać jeszcze dodatkowe aplikacje, gdybyśmy chcieli. Możemy sobie... YouTube'a. No, zaraz zobaczymy, czy na tym YouTubie coś możemy. O, i na przykład znowu, nie jestem zalogowany jestem zalogowany moim kontem, w związku z tym widzę jakiś, kurczę... Jakieś... Zaloguj się. O Jezu, panie. Nie, no szanujmy tak, się. Jeżeli ja teraz muszę się logować tu moim kontem Google osobno. I musisz jeszcze na telefonie zaklikać, że w ogóle... że tak. To nie jest tak, jak się mówi seamless po polsku? Łatwe w użytkowaniu. Tak, to nie jest tak bezobsługowe, jakbyśmy chcieli, żeby było. Bezobsługowe, może tak. O, ale... widzę, że pan się poddał. Wiesz co, myślę, no bo tu jest... że się podpiął i zobaczył, jak mu będzie tam klikało. No tak, bo on tu jest 22 kilo w tej chwili, jak się ładuje ten drugi. No albo nawet dokładnie. Jeszcze mniej. Więc myślę, że... A, nie, dobrze, ja już pamiętam. Tu jak się ładuje z 50, to 22 nie działa już. A nie, pan jednak jakoś tyłem podchodzi, czy wiesz pan co, wyjeżdża? Bo pan robi chyba trzecie podejście, bo nie wie, którą stroną ma siąść na ładowarkę. No ale przecież ma kabel z tej strony. No dobra, nie sięga. Dobra, o Jezu. To jest właśnie elektromobilność w praktyce, czyli... Facet podjechał, nie podoba się,
spróbował tyłem, nie, przodem, nie, to może jednak drugi raz tyłem. To tak jak z kablem tak. USB-A, który tak. też a trzeba trzy razy tak. obrócić, żeby... Tak, a na końcu, ja mu nie chcę już tego mówić, bo po co mu będę psuł nastrój, ale jak teraz spróbuję się ładować z tej 22, a nie, tamten się ładuje z 22, a Shademo jest wolny, a przepraszam, CCS jest wolny. A, czyli tamten na dłużej się ustawił. Tamten pewnie na cały weekend siadł. Pewnie na cały weekend siadł, ale mam wrażenie, że... Bo tamten jest z Olsztyna, sądząc tak. po rejestracji. Więc zostawił samochód i poszedł jeść obiad. No. Śniadanie. No na przykład. Ale to nie będzie działać, proszę pana, tutaj nie działa. Dobra. Dobra, wracając do tego. Dobrze, kamera... Tylko w najwyższej wersji wyposażenia jest kamera 360 i szczęśliwie tu jest najwyższa wersja wyposażenia. O, no właśnie tu się nie, pan ładuje. Tak, no właśnie nie tak szczęśliwie, proszę ja ciebie, dlatego że w związku z tym, jak ja prowadzę samochód, to nie mogę sobie zapisać pod przyciskiem mojego fotela. Tak, to jest rozwiązanie, które krytykowaliśmy już w Renault. I wszyscy nam mówili, że załóżcie sobie profil kierowcy. Ale ja nie chcę profilu kierowcy. Ja chcę mieć pamięć foteli. Tak, to znaczy, co jest nie tak z pamięcią foteli, kochani? Bo tu możemy wejść w ustawienia i okej, tu mamy podstawowe jak w Tesli, czyli sterujesz sobie lusterkiem z tego poziomu i okej, załóżmy... No tak, ale załóżmy... kierowcy steruje tak. przy pomocy no ale okej, dobra, załóżmy, że zmieniłem teraz pozycję lusterka i pojawia się monit pod tytułem zapisz. Nie. Nie chcę zapisać, bo to jest mój profil, więc tylko przywracam do mojego ustawienia. Ale nie ma tu nigdzie, również w tych ustawieniach, zapisywania pozycji foteli, bo to byłoby zbyt łatwe, tylko jest to przypisane do profilu kierowcy. Ale ojej, ale ojej. Za to można... Otworzyć schowek, tak, muszę zupełnie to pokazać nie w przebitce. Jak w Tesli. Zupełnie nie jak w Tesli. Stąd też otwieramy bagażnik, jest przycisk konfigurowalny, to jest dobre, mam go do ISA podpięte. Widok ekranu to jest to, albo tu będzie więcej danych, albo mniej danych. One pedal driving, czyli odpuszczasz i próbuje no, się... Tak jak się w Leafie jeździło. Jak się w Leafie jeździło, albo w i3, tylko w i3 był taki przełącznik, pyk i to było o wiele lepsze. Wiesz, myślę, że jednak ogólnie fizyczne przełączniki są lepsze, tak, są ale chcieli, dobra. To zrobili. Tu mamy dalej z ciekawszych rzeczy. Właśnie, za każdym razem jak ruszasz, w sensie jak wyjeżdżasz i chcesz korzystać z adaptacyjnego tempomatu, to musisz tu ustawić sobie dystans. Generalnie wszystko... Na Polskę to proponuję krótki. Na Polskę krótki, a i tak ktoś się wciśnie. Długi to jest, nie wiem, może na jakieś Niemcy, Austrię, gdzieś, gdzie są ludzie bardziej... muszę go włączyć, żebyśmy mieli pozostałe ustawienia. O, takie centymetry, to całkiem nie jak w Tesli. Całkiem nie jak w Tesli, tak. Aczkolwiek to, że pokazuje jakieś centymetry, on tu lepiej pokazuje te centymetry, bo w Tesli mogłaś stać i te centymetry robiły cokolwiek między 40 a 140. Tak, dlatego, że on tu ma czujniki, a tak. nie tylko kamery. A nie tylko kamery, dokładnie. I to jest ta różnica. Wyświetl wszystko. Okej. No. To znaczy tak, no systemy są, powiedziałabym... Są. Tak. Są. Są, dokładnie. One tak działają... tak powiedziałbym, nie jak w Volvo. O. Po Volvo oczekiwałbym lepszego poziomu działania tych systemów, a to niestety działa tak sobie. No ale okej, jest to, co jest. Co jeszcze tu mamy ciekawego? Ładowanie i to jest coś, na co znowu napotkałem, kurczę, w Renault. Mianowicie, tu można sobie ustawić moc ładowania. W amperach? Niestety, ale o Jezu. Generalnie to znaczy... 22 kilo, 11 kW. Okej, w połowie jest 11. Tak. Okej, i teraz dlaczego chcielibyśmy to ustawiać? Otóż może się zdarzyć sytuacja, kiedy jesteście w miejscu, gdzie złącze wyda więcej niż dom może podać. Złącze wyda więcej niż źródło może podać. O, i wtedy wywala korki. Co poskutkuje właśnie wywalaniem korków, czego nie chcemy robić. Tak. Szczególnie jak się jest w gościach, prawda? Tak. W związku z tym warto sobie ustawić wtedy ładowanie, bo ten może się ładować z AC nawet 22 kilo, ale niestety w Renault nie ma takiego ustawienia. W Renault ładuje się po prostu 22 kilo w sceniku i koniec. Bierze tyle, ile może i, nic się dalej, na nic się nie ogląda. Tak. Taka ciekawostka. Tak, to znaczy... I to są takie malutkie wkurwidełka.
W Renault, nie w Volvo. Tak, bo tutaj jest to dobrze rozwiązane, aczkolwiek Chryste Panie, to, że to dlaczego są jeszcze... Dlaczego w Ampera? Tak, dlaczego w Amperach? Tak, co jest nie tak z kilowatami? Tak, to znaczy, dlaczego człowiek musi sobie przypominać całą fizykę z liceum? Tak, czy Pan już się poddał, czy jeszcze próbuje? Nie wiem, bo nie widzę go w tej chwili. Okej, jeszcze próbuję chyba. Chyba coś tam jeszcze dobra. Skubię. Słuchaj, dobra, czy mamy jeszcze coś do powiedzenia o tym, czy mogę pójść Panu powiedzieć? Aha, tu są te profile, czyli Ania mogłaby sobie założyć profil, mieć swoje ustawienia wszystkiego i tu Wam nie pokażemy mojego adresu e-mail, zresztą i tak pewnie się domyślicie. No nie, no nikt się nie domyśli. Nikt się nie domyśli. Nie. Te wszystkie ustawienia, asystent Google i tak dalej. Tak, no okej. Okay. To znaczy najistotniejsze moim zdaniem jest to, że nie ma tego zdublowanego Android Auto, Android Automotive. Tak, i to, jest... to mi się najbardziej podoba. Na czerwono jest aktualizacja zabezpieczeń, więc jak widzisz na czerwono, to natychmiast to klikasz. No tak. Po czym się dowiadujesz, że oprogramowanie jest aktualne. No to czego się... Tak, po cholerę na czerwono. Trąbo świecisz na czerwono. Tak. To nic nie robi więcej. O Jezu. Dobra. Myślę... A, jeszcze jedna rzecz, bo robiliśmy opis systemu inforozrywki Mini. I tam chwaliłem jedno rozwiązanie, którego mi tu brakuje. Czyli na przykład tu są automatyczne wycieraczki. Chciałbym coś więcej o ustawieniach. Dupa Jasiu. Dupa bo to Jasiu. Tylko pokazuje, że one tak. są takie. Światła. Włączę w tym celu jakiekolwiek światła w tej chwili. Co muszę? No, okej. Okay. Włączyły się światła. Nie, muszę. O. Jeżeli jestem na ekranie głównym, to żeby cokolwiek tu zrobić, muszę wejść w ustawienia, w światła i dopiero wtedy. I to są drobiazgi, które można było ktoś lepiej rozwiązać. Ktoś tego nie przemyślał, dlatego że skoro mamy ten wielki i wygodny ekran tak. dotykowy, to skorzystajmy z dotykowości jego, tak. Nie tylko w sposób taki no, inżynierski, ale też ale w sposób takiego, ludzki. Tak, normalnego, po ludzku. Normalnego Tak, po ludzku po prostu. Tak normalnie. Tak normalnie. Tak samo ja bym chciał, i tu jest akurat, muszę pochwalić na przykład Forda, gdzie w Fordzie jest takie pokrętło na ekranie naklejone do ale głośności. Ale ono nadal tam jest? Ono nadal tam jest i ono jest do głośności. Uu. A tu trzeba wklikać się tu, żeby zmienić głośność. I oczywiście można to robić też przyciskami na kierownicy, tylko że one są wielofunkcyjne, więc zmieniają funkcję w zależności od tego. No i widzisz, i dlatego Renault ma tutaj jeszcze jedną taką wajchę, tak, którą... a ja narzekam na wajchę. No i Ja tylko narzekam, rozumiem. Tylko narzekam. Sam zrób lepszy samochód. Tak zrobię. Zresztą kiedyś jako dziecko planowałem. Potrzebne mi były tylko dwa silniki od motorynek, koła od samolotu, dwie ramy rowerowe i ktoś, kto umie spawać, bo ja byłem trochę za młody na to, ale rodzice się nie zgodzili. I tak, kochani, nie zostałem Robertem Kubicą. Pa. Dziękujemy, że oglądasz kanał Ania i Marek Jadą. Nie zapomnij dać nam suba i włączyć powiadomień o nowych odcinkach. Publikujemy kilka razy w tygodniu. Testy, pierwsze wrażenia i inne materiały okołomotoryzacyjne. Można nam też zadawać pytania tutaj i na Instagramie. Ania i Marek Jadą. Do zobaczenia w następnym odcinku.